Pani marszałek, szanowni państwo. Ja po raz któryś upominam się o moje ulubione, ukochane, piękne miasto Grudziądz. Chcę powiedzieć tak. Budżet Grudziądza na rok 2016 jest fikcją. Po ogromnych transferach finansowych związanych z pokryciem straty szpitala miejskiego za lata 2014-2015 wiele wydatków w budżecie miasta w rzeczywistości nie ma zabezpieczenia w planowanych dochodach. Rozwiązanie rezerw celowych nie zabezpiecza środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników gminnej sfery budżetowej, pracowników obsługi szkół, przedszkoli, ośrodków opieki społecznej i urzędów. Chcę powiedzieć, że najprawdopodobniej za 2 miesiące nie będzie wypłat dla tych ludzi. Miasto od wielu miesięcy nie wykupuje emitowanych przed laty na potrzeby inwestycyjnych papierów dłużnych, a rolowanie w ten sposób długów nie tylko odbiera wiarygodność kredytową gminie i całkowicie zamyka możliwości inwestycyjne, ale również zwiększa rozmiary katastrofy finansowej w kolejnych latach. Ogłoszony w pierwszych dniach kwietnia prawdziwy wynik finansowy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego rodzi konieczność pokrycia z budżetu kolejnych 18 milionów niedoszacowanej wcześniej straty. W tej chwili szpital ma 550 milionów długu. Całe miasto ma ponad 800 milionów długu. Jego budżet roczny to jest 440 milionów. W tej sytuacji zwróciłam się wraz z członkami Ruchu dla Grudziądza do Regionalnej Liczby Obrachunkowej o ocenę realności budżetu Grudziądza według stanu na 30 kwietnia bieżącego roku, a do wojewody kujawsko-pomorskiego o szczególny monitoring kolejnych uchwał zmieniających budżet Grudziądza. Apeluję do prezydenta Grudziądza o natychmiastowe przedstawienie wersji budżetu na wyjątkowe okoliczności, w jakich znalazło się miasto. Konieczne jest opracowanie wersji budżetu wyjątkowego. Konieczne jest przedstawienie priorytetów, które muszą być realizowane nawet w warunkach załamania się finansów publicznych. Należy ustalić listę spraw, których nawet bankructwo nie powinno zatrzymać. Trzeba ustanowić priorytet dla wydatków chroniących najsłabszych i najbiedniejszych mieszkańców Grudziądza. Trzeba wstrzymać wydatki niekonieczne, z których można zrezygnować, nawet jeśli ta rezygnacja jest bolesna i niepopularna. Konieczne jest opracowanie programu oszczędnościowego. Należy przygotować programy funkcjonowania wrażliwych sfer działalności miasta w warunkach głębokiego kryzysu finansów publicznych gminy. Rosnąca lawinowo strata Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w roku 2016 jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, a niewypłacalność szpitala grozi grabieżą jego majątku, który z takim trudem i tak z wielkim kosztem budowaliśmy. Budżet Grudziądza musi odpowiadać na zasadnicze zagrożenia i wyzwania. Wszelkie inne działania są jedynie pozorowaniem aktywności, stratą czasu i drogą do katastrofy finansowej naszego miasta. Apeluję o natychmiastowe przedstawienie programu naprawczego i bezzwłoczne wprowadzenie go w życie. Apeluję do mieszkańców Grudziądza o naciski na prezydenta miasta we wszystkich możliwych formach w celu podjęcia koniecznych działań ratujących miasto. Miasto naprawdę jest na skraju bankructwa. Ja się od roku upominam prezydenta Grudziądza, żeby coś z tym zrobił, żeby zahamował tą pochyłą właściwie linię. I nic, tylko obietnice i nic więcej. Apeluję do mieszkańców, naprawdę naciśnijcie mocno na prezydenta Grudziądza, bo będzie źle. Dziękuję.